Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam przyjemność dzisiaj rozpocząć maraton, świąteczny maraton Delty. Mam nadzieję, że relatywnie ciekawym tematem o tym, jak pusty jest wszechświat. No i dosłownie dzisiaj miałem rozmowę z jednym z doktorantów fizyki, fizyków u nas w Instytucie, który powiedział mi, że zgodnie z zasadą kwantową, z kwantową teorią pola, nie ma czegoś takiego jak idealna próżnia, więc nigdzie wszechświat nie jest pusty, więc w tym momencie mógłbym skończyć wykład. Natomiast ja jestem astronomem, ja nie przejmuję się takimi rzeczami. U nas skale są większe, niepewności większe, więc my możemy mówić o czym tylko chcemy. Więc zacznijmy od takiej najprostszej matematyki. To, co obserwujemy, czyli znając najnowsze doniesienia astronomiczne, czyli to, że Hubble zaobserwował jakąś galaktykę w odległości prawie 15 miliardów lat świetlnych i zakładając, że ten obserwowalny wszechświat jest właśnie taką sferą, kulą o promieniu 15 miliardów lat świetlnych, możemy obliczyć jego objętość. Z innych oszacowań astronomicznych, kosmologicznych wręcz już pewnie, możemy oszacować, jest oszacowana masa tego widzialnego wszechświata, oczywiście materii barionowej, na tutaj podaną liczbę 10 do 53 kg. Szybki rachunek matematyczny daje nam jakąś liczbę odnośnie gęstości, średniej gęstości tego wszechświata. No, ona nie mówi nam zbyt wiele, bo jest bardzo dużo zer i jakaś liczba na końcu. W porównaniu do wody tutaj pokazuje, że jest to wiele rzędów wielkości mniejsza gęstość niż to, co możemy znaleźć na Ziemi. Natomiast jeśli przeliczymy to na przykład na statystycznie, ile cząstek możemy znaleźć w jakiejś przestrzeni, no to jest około kilku atomów wodoru na metr sześcienny w całym wszechświecie obserwowanym. To jest niewyobrażalnie więc wręcz mała gęstość. A czasami astronomowie mierzą się nawet z bardziej ekstremalnymi przypadkami. No i taka ciekawostka, jeśli wypełnilibyśmy kulę o objętości naszego Słońca właśnie taką materią rozrzedzoną, tych kilku atomów wodoru na metr sześcienny, no to dostalibyśmy około 6 kg. Całe szczęście nasz wszechświat nie jest wypełniony jednorodnie materią. Całe szczęście. No nie wiem, jakby się to skończyło, jeśli wszechświat jest skończony, no to prawdopodobnie wszystko by się zapadło w jakimś kolapsie. Jeśli jest nieskończony, no to nic by się nie wydarzyło. Raczej nie jest nieskończony. Więc no całe szczęście my żyjemy w trochę bardziej ciekawym wszechświecie, powiedzmy. No i jeśli chodzi już o te ciekawe zagadnienia wszechświata, no to jednym z nich jest taka tak zwana struktura wielkoskalowa wszechświata, czyli to są wszelkiego rodzaju filamenty, węzły, gromady, supergromady, to o czym słyszymy często w jakichś programach popularnonaukowych, po prostu zagęszczenia materii, w których możemy bardzo łatwo spotkać galaktykę. Natomiast po drugiej stronie spektrum są tak zwane pustki. Astronomowie są świetni w wymyślaniu nazw. Gdzieś jest pusto, więc nazwijmy to pustką. Największą pustką, jaką znamy, największa pustka, jaką znamy, to tak zwana pustka, wielka pustka, czy też superpustka w Wolaszu. Jest większa niż inne pustki, więc nazwijmy ją superpustką. I ona jest zaznaczona na tej mapie tutaj. I jeśli spojrzymy w tamtym kierunku na niebie, to tak naprawdę nie zobaczymy tam znacząco mniej gwiazd, czy też nawet galaktyk, czy nawet jakby większych obiektów, gromad galaktyk, przez to, że w samym środku tego wykresu, czyli jak zwykle w centrum wszechświata jesteśmy my. Jeśli z tego kierunku spojrzymy na tą pustkę w Wolarzu, no to zobaczymy, że pomiędzy jest tam jeszcze trochę tych galaktyk, natomiast w samej pustce tych galaktyk nie ma. No wiemy to na podstawie analizy chociażby redshiftów, czyli tego przesunięcia ku czerwieni związanego z rozszerzaniem się wszechświata. No i najciekawsze jest to, że ta pustka wypełnia 1/4% obserwowanego wszechświata. To jest ogromna, niewyobrażalna więc objętość. I natknąłem się na taki cytat pana Alderinga, który badał tą pustkę jeszcze w poprzednim wieku, który stwierdził, że jeśli umieścilibyśmy naszą drogę mleczną w centrum tej pustki, to do lat 60. ubiegłego wieku nie wiedzielibyśmy o tym, że istnieją jakieś inne galaktyki wokół nas, we wszechświecie. Myślę, że jest to trochę powiedziane na wyrost. Pustka nie oznacza tego, że nie ma tam żadnej galaktyki wewnątrz. Po prostu gęstość tych galaktyk jest znacząco, znacząco mniejsza. Natomiast i tak daje to do myślenia, jak wielka jest to skala
No i drugą ciekawą rzeczą jest to, że współcześnie nasze modele kosmologiczne są w pewien sposób już kompatybilne z tym, co widzimy we wszechświecie, zarówno pustkami, jak i pozostałymi strukturami wielkoskalowymi. I tutaj jest przykład z takiej jednej z nowoczesnych symulacji kosmologicznych SIMBA, która uwzględnia zarówno tą taką materię widzialną, jak i ciemną materię. I te struktury są tam nieźle widoczne. To jest oczywiście rzut trójwymiarowej symulacji na dwuwymiarową płaszczyznę, więc jest to trochę gorzej widoczne, natomiast widać takie ciemniejsze obszary. Więc zapewne w tych obszarach, w tych kierunkach moglibyśmy spodziewać się jakichś pustek, takich kosmologicznych pustek. Dobrze, no to zejdźmy po tej drabinie odległości, po tej drabinie skali wielkości na niższy poziom, czyli na poziom taki międzygalaktyczny może. No to tutaj mamy przedstawiony taki wykres, nie wiem czy można to nazwać wykresem, obrazek, pokazujący nam lokalną grupę galaktyk. No i znowu, świetna nazwa, kilka galaktyk w grupie, no to nazwijmy to lokalną grupą galaktyk, bo jest w naszym lokum. Ta lokalna grupa galaktyk jest tak naprawdę systemem najbliższych nam galaktyk, po prostu 80 z nich znamy w tym momencie. 80 galaktyk, które rozciągają się mniej więcej na tej przestrzeni kilku megaparseków. To jest bardzo duża przestrzeń. Znowu astronomowie często działają na takich liczbach czy jednostkach, które trudno jest sobie wyobrazić. Natomiast ta grupa zdominowana jest tak naprawdę przez dwie galaktyki, naszą Drogę Mleczną i galaktykę Andromedy M31, którą można obserwować na niebie, nawet czasami gołym okiem, jak ktoś ma sprawne oko i dobre niebo w okolicy. I one są na tyle duże, na tyle zdominowały swoje otoczenie, że wytworzyły wokół siebie tak naprawdę takie systemy galaktyk satelitarnych. No i one odległe są od siebie o 2,5 miliona lat świetlnych. To znaczy, że żeby przesłać informacje z jednej galaktyki do drugiej, za pomocą światła potrzebujemy 2,5 miliona lat świetlnych. I teraz co jest... Czym wypełniona jest ta pustka między jedną galaktyką a drugą? Bo tak jak mówiłem, tej pustki tak naprawdę nie ma. To nie jest fizycznie pusta przestrzeń. W tej przestrzeni znajduje się rozrzedzona, bardzo rozrzedzona materia. Tak zwana materia międzygwiazdowa, międzygalaktyczna. I tej materii jest tam naprawdę mało. To jest mniej więcej jedna cząstka na 100 cm sześciennych. Znowu dziwna skala, natomiast astronomowie lubią to takie wykorzystywać. W każdym razie jest to naprawdę rozrzedzona materia. Trudno po prostu trafić na jakąś cząstkę, przemierzając taką materię, przemierzając taką przestrzeń. Więc zastanawiając się o tym, czy tak naprawdę między galaktykami jest jakaś pustka, no to można w pewien sposób tak to określić. Kolejna pustka. W tym momencie ta pustka jest całkiem większa, ona się zmniejsza coraz bardziej. Całe szczęście za kilka miliardów lat już będzie trochę łatwiej się porozumieć z galaktyką Andromedy, bo zmierzamy do siebie z prędkością około 100 km na sekundę, więc będziemy mogli ze sobą pewnie rozmawiać jakoś łatwiej. Kolejny stopień w tej drabinie odległości, czy tej drabinie pustek, to jest takie sąsiedztwo gwiazdowe naszej gwiazdy, naszej dziennej gwiazdy, czyli Słońca. No i takim faktem pewnie powszechnie znanym jest to, że najbliższą naszą taką sąsiadką gwiazdną jest gwiazda Proxima Centauri, która jest częścią takiego układu potrójnego. To znaczy, że mamy dwie gwiazdy krążące wokół siebie i wokół tego układu podwójnego krąży jeszcze trzecia gwiazda i to jest właśnie ta Proxima Centauri. No i tak się złożyło, że akurat w tym momencie Proxima Centauri jest bliżej nas niż te pozostałe dwie gwiazdy, więc jest najbliższą gwiazdą względem Słońca. Co ciekawe, wokół tej gwiazdy znamy już, potwierdzone zostały dwie planety, więc jest to nie tylko najbliższa gwiazda, ale też najbliższy układ planetarny, jaki znamy. No i co ważne, znowu mamy tutaj trochę szczęścia, ponieważ statystycznie w Drodze Mlecznej odległości między gwiazdami to jest około 5 lat świetlnych. Proxima Centauri jest mniej niż 5 lat świetlnych, około 4,2 roku świetlnego. W tym obszarze mamy aż 3 gwiazdy, więc to jest niesamowite szczęście. Natomiast znowu, gwiazdy są relatywnie małe w porównaniu do tych odległości. 4 lata świetlne to jest naprawdę duża odległość.
gwiazda ma rozmiar... No... No nie będę strzelał, nie pamiętam. Jestem kosmologiem, przepraszam. Ale nieporównywalnie mniejszy niż to, jaka jest odległość między kolejnymi gwiazdami. I znowu mamy do czynienia z kolejną pustką i czym ta pustka jest wypełniona. No i znowu mamy do czynienia praktycznie z tym samym, kontynuacją tego trendu, czyli kolejna rozrzedzona materia, tym razem już w zastraszającej gęstości jednej cząstki na centymetr sześcienny, czyli idziemy coraz gęstsze rejony, coraz mniejsze pustki. No i to już są obiekty, które tak naprawdę... Obiekty. To już jest pustka, którą tak naprawdę astronomowie, astrofizycy w pewien sposób badają, głównie przez oddziaływanie ze światłem. Kolejna skala oczywista, czyli nasz Układ Słoneczny. Tutaj kolejna dominacja przez Słońce. Słońce praktycznie zawiera 99,85 tak naprawdę procent całej masy Układu Słonecznego. Pozostała część jest rozdzielona głównie na planety gazowe. Jowisz oczywiście największy, potem Saturn, pozostałe dwa lodowe olbrzymy. Co ciekawe, nasza planeta, jak i pozostałe planety skaliste, one nie są aż tak istotne w tym rozkładzie masy, a w tym podpunkcie pozostałe, tutaj, uwzględnione są wszystkie księżyce, uwzględnione są wszystkie komety, planetoidy, planety karłowate, wszystko, co w tym Układzie Słonecznym się znajduje. I znowu, co to znaczy? Ponieważ odległości między kolejnymi planetami w Układzie Słonecznym znowu są nieporównywalne w stosunku do rozmiarów tych planet. To znaczy, że między tymi planetami znowu mamy jakiś rodzaj pustki. I to jest pustka, którą już namacalnie badaliśmy wręcz, przywoziliśmy materiał z tej pustki na naszą planetę. My wiemy, że tam w tej pustce tak naprawdę nie jest aż tak pusto, jak nam się wydaje. Wystarczy spojrzeć na rozkład tak naprawdę tych obiektów, małych obiektów, tak to nazywają astronomowie, bo są bardzo małe, jakichś meteoroidów, tak to najczęściej nazywamy. Meteoroidów, które na tym wykresie, niebieskie punkty, to są tak zwane obiekty bliskie Ziemi, które są potencjalnie, no nie powiem niebezpieczne, bo większość z nich jest na tyle mała, że nie zauważylibyśmy jakichś większych szkód przez nie wyrządzonych, natomiast przecinają naszą orbitę i mogłyby dolecieć do powierzchni Ziemi, już nawet nie spalić się w atmosferze, tylko dolecieć do powierzchni Ziemi. W tym momencie znamy ich około 20 tysięcy, więc Ziemia nie jest wcale aż taka samotna w tej ogromnej pustce. Dodatkowo no taka ciekawostka, że w ciągu jednej doby na Ziemię spada około 12 ton takiego kosmicznego pyłu. Ziemia jest na tyle duża, na tyle dużą powierzchnię ma, że w ciągu jednej doby przesuwając się na swojej orbicie zamiata tak naprawdę właśnie 12 ton takiej materii międzyplanetarnej. Wiemy to między innymi z badań lodowców na Antarktydzie. Więc znowu, to jest pustka, która tak naprawdę nie jest pusta i astronomowie tutaj już wręcz dotykają materii, która na nas spływa. No i teraz przejdźmy do tej najmniejszej skali. To jest przykład, który pewnie wielu z nas miało w jakimś liceum do rozwiązania. Jak pusty jest atom? Więc zakładając model Bohra, zakładając atom wodoru, w podstawowym stanie mamy informację o tym, że elektron jest na orbicie 0,05 nanometra. Najnowsze badania dotyczące jądra atomu czy też protonu mówią nam o tym, że ten proton ma rozmiar około 8 femtometrów, czyli kilka rzędów wielkości mniej. No i podstawiając te wielkości do obliczeń objętości całego atomu, do obliczeń objętości samego jądra, tego atomu wodoru, dostajemy informację, że praktycznie w 99,9% jesteśmy pustą przestrzenią. W takiej skali, jeśli powiększymy sobie atom do rozmiaru Ziemi, no to jądro będzie miało około 200 metrów średnicy. No i to jest coś, z czym pewnie wielu z nas się spotkało w ciągu liceum. Ja pamiętam, że kazano mi rozwiązać taki przykład.
Natomiast współcześnie wiemy, że to już nie jest do końca prawda. Kolejna pustka, która została obalona. Bo mniej więcej 100 lat temu do głosu doszła taka teoria kwantowa za sprawą pana Schrödingera, który pokazał, że elektron nie jest taką naładowaną kulką mocy okrążającą jądro, tak jak często nam się to każe wyobrażać wręcz, tylko jest nieco bardziej skomplikowanym systemem wręcz, gęstością prawdopodobieństwa. Więc nie możemy mówić o tym, że przestrzeń w atomie jest pusta, możemy mówić tylko o tym, że ma raczej niską gęstość. No i tutaj jest przykład tego, jak wygląda rozkład takiego elektronu, tej chmury elektronowej wokół jądra wodoru, w zależności od jego stanu, od jego podstawowych liczb kwantowych. No i takie specjalne wyróżnienie ze strony astronomów prawdopodobnie, jest to najbardziej pusta pustka, jaką widzieli. To są takie ciemne mgławice, takie wręcz wyrwy w polach gwiazd na niebie, gdzie nie widzimy żadnej gwiazdy w tamtym kierunku, po prostu widzimy ciemny obszar. I takich mgławic jest kilkanaście, które możemy obserwować już niewielkim teleskopem. To jest chyba najbardziej znana mgławica Barnarda 68. Inną znaną jest, to się chyba nazywa po polsku, worek węgla na południowej półkuli. Natomiast co istotne, no to my wiemy, jako po wielu latach badań i obserwacji, my wiemy, że to nie jest prawda, że to jest pusta przestrzeń, ponieważ jeśli zobaczymy sobie w tym kierunku, w trochę dłuższych falach podczerwonych, radiowych, no to zobaczymy, że to jest tak naprawdę przeciwieństwo pustki. To jest jeden z najbardziej gęstych obszarów w naszej okolicy, ponieważ jest to obszar, w którym zgromadzone jest bardzo dużo bardzo zimnego pyłu i właśnie tam, w tych obszarach, w tych ciemnych mgławicach zachodzą pierwsze procesy, znaczy początkowe procesy gwiazdotwórcze. Właśnie w tych obszarach powstają najmłodsze gwiazdy we wszechświecie, więc zależy, jak na to spojrzeć. Jeśli spojrzymy od strony astronoma, jest to pewnego rodzaju pustka. Jeśli spojrzymy od strony astrofizyka, no to już raczej nie do końca. No i na koniec największa pustka, jaką często nam się znajduje, jaką często możemy doświadczyć, czyli idziemy na rozmowę o pracę, idziemy na egzamin, idziemy na kartkówkę. Myślę, że jest to porównywalne z pustką taką kosmologiczną, więc możemy nazywać się dziećmi kosmosu. I ja z tą myślą chciałbym już Państwa zostawić. Dziękuję za uwagę.